się wasza królewska mość czuje? Pyta się, salutując, ten sam stary generał, który mu w zimie przypiął medal za wysadzenie prochowni. Jestem Tomek Paluch Wyrwidąb, żołnierz zwyczajny, panie generale, krzyknął, zrywając się z posłania Maciuś. A już, roześmiał się generał. Zaraz się przekonamy. Hej, zawołać tu Felka. Wszedł Felek w ubraniu lotnika. Powiedz, Felek, kto to jest? To jest jego królewska mość, król Maciuś I. Maciuś nie mógł się dłużej zapierać i wcale nie potrzeba było teraz ukrywać. Przeciwnie. Chwila wojenna wymagała najbardziej, żeby najgłośniej na całe wojsko i na całe państwo krzyknąć, że król Maciuś żyje i jest na froncie. Czy wasza królewska mość może już wziąć udział w obradach? Mogę, odpowiedział Maciuś. Więc było tak. I generał opowiedział, jak to zamiast Maciusia zrobiono lalkę, jak ta lalka codziennie jeździła po stolicy samochodem, jak prezes ministrów nawet na tronie podczas audiencji sadzał tę lalkę, którą za poruszeniem sznurka kiwała głową i salutowała. Do powozu wnoszono lalkę, bo król Maciuś, tak pisali w gazetach, dał słowo, że nogą nie postąpi na ziemiach, dopóki ta ziemia nie będzie całkiem wolna od ostatniego nieprzyjacielskiego żołnierza. No i długo się ta sztuka udawała i ludzie wierzyli, choć dziwno im było, że król Maciuś zawsze tak samo siedzi na tronie i w powozie, nigdy się nie uśmiechnie ani nic nie powie, tylko czasem kiwnie głową i salutuje. Ten i ów coś podejrzewał, ale było wreszcie i wielu takich, którzy wiedzieli o zniknięciu króla Maciusia. Nieprzyjaciel też zaczął się czegoś domyślać. Uprzedzony przez swoich szpiegów, ale udawał, że nic, no bo co go to mogło obchodzić. Była zima, a zimą i tak siedzi się tylko w okopach. Dopiero kiedy się dowiedzieli, że wojsko Maciusia chce przerwać front, zaczęli na serio myszkować i całą tajemnicę poznali. I oto w przeddzień ataku wynajęli jakiegoś łobuza, który z całej siły cisnął kamień w lalkę Maciusia. Maciuś się stłukł. Porcelana się rozsypała, tylko ręka lalki salutowała w powietrzu, bo głowy już nie było. Jedni zaczęli rozpaczać, inni zaczęli się złościć, że ich oszukują i grozić rewolucją, a inni się śmieli. I kiedy nazajutrz po próbnym ataku, kiedy to król Maciuś dostał się do niewoli, miał nastąpić atak generalny, nagle pokazały się nad wojskiem areoplany, tylko zamiast bomb rzucały karteczki nadrukowane. To były proklamacje. Żołnierze, pisało w tych kartkach. Żołnierze, pisało w tych kartkach. Generałowie i ministrowie was oszukują. Nie ma już Maciusia. Od początku wojny jeździ po stolicy porcelanowa lalka, którą dziś stłukł kamieniem jakiś łobuz. Idźcie do domu, przestańcie się bić. Z trudem udało się przekonać żołnierzy, żeby jeszcze trochę poczekali, że to może kłamstwo. No ale do ataku już iść nie chcieli. I wtedy to Felek powiedział wszystko. Ucieszyli się generałowie, telefonują do kapitana, żeby natychmiast przysłał do sztabu Maciusia. I jakże się przerazili, gdy się dowiedzieli, że Maciuś w próbnym ataku dostał się do niewoli. Co robić? Powiedział zbuntowanym żołnierzom, że Maciuś w niewoli,
raz już oszukani, nie zechcą uwierzyć. Na nadzwyczajnej naradzie postanowili napaść na nieprzyjaciela areoplanami i wykraść w popłochu Maciusia. Wszystkie areoplany podzielono na 4 oddziały. Jeden miał napaść na obóz jeńców, jeden na areszt, jeden na prochownię, a jeden na sztab oficerów. Tak też zrobili. Zarzucili bombami dom, gdzie byli wszyscy oficerowie, więc już nikt nie mógł dawać rozkazów. Rzucili dużo bomb tam, gdzie zdawało się, że im jest prochownia, ale to się nie udało, bo tam prochowni nie było. A trzeci oddział wpadł do obozu jeńców, szukając Maciusia, ale go nie znalazł. Tylko czwarty oddział porwał Maciusia i zemdlonego z wielkim trudem odwiózł Maciusia do siebie. Dzielnie się spisaliście, moi panowie. A ile straciliśmy areoplanów? Wysłaliśmy 34 areoplany, a wróciło 15. A jak długo trwał atak? Zapytał Maciuś. Od wzlotu do powrotu upłynęło 40 minut. A no dobrze, powiedział, więc jutro atak generalny. Oficerowie aż w ręce z radości klasnęli. A to niespodzianka, no doskonale. Żołnierze na całej linii dowiedzą się jeszcze tej nocy, że król Maciuś żyje, że jest wśród nich i sam poprowadzi ich do ataku. Ucieszą się chłopcy setnie i bić się będą jak lwy. Zaraz zahuczały telefony i telegrafy do wojska i do stolicy. W nocy wyszły nadzwyczajne dodatki do gazet. Dwie odezwy napisał Maciuś, jedną do żołnierzy, drugą do narodu. O rewolucji nikt już nie myślał, tylko młodzież i dzieci urządzały kocią muzykę przed pałacem prezesa ministrów. Zaraz zebrała się Rada Ministrów i wydała swoją odezwę, że to wszystko był tak naumyślnie zrobione, żeby oszukać nieprzyjaciela. W wojsku taki był zapał, że się doczekać nie mogli rana i ciągle tylko pytali się, która godzina. No i ruszyli do ataku. Trzech królów prowadziło wojnę z Maciusiem. Jednego rozbili na głowę i wzięli do niewoli. Drugiego tak pobili, że prędzej niż za 3 miesiące nie mógłby znów wojować, bo mu zabrali prawie wszystkie armaty i więcej niż połowę wojska. Więc został się tylko jeden, który stał w rezerwie. Kiedy się bitwa skończyła, zebrano się znów na naradę. Był i głównodowodzący, i minister ekstra pociągiem zdążył przyjechać ze stolicy. Czy ścigać wroga, czy nie? Ścigać! Krzyknął dowodzący wojskami. Jeżeli poradziliśmy sobie, kiedy ich było trzech, to tym bardziej pobijemy jednego, który został. Ja mówię, że nie, powiedział minister wojny. Już mieliśmy nauczkę wtedy, kiedyśmy niepotrzebnie tak daleko za nieprzyjacielem polecieli. No ale to było co innego, powiedział głównodowodzący. Wszyscy czekali. Co powie Maciuś? Strasznie chciało się Maciusiowi chociaż troszkę gonić zwyciężonych wrogów, którzy go chcieli powiesić. Zresztą ściga zwykle konnica. A Maciuś ani razu jeszcze w tej wojnie konno nie jechał. Tyle słyszał o tym, jak królowie na koniach zwyciężali, a on tyle się czołgał na brzuchu, tyle schylony siedział w rowie, że choćby troszkę pojeździć prawdziwie na koniu. Ale pamiętał Maciuś początek wojny. Poszli za daleko i mało wojny nie przegrali. Pamiętał Maciuś, że o głównodowodzącym mówili, że cymbał. I pamiętał Maciuś, że obiecał wówczas odjeżdżającym posłom, że postara się ich prędko zwyciężyć.
i postawi łagodne warunki. Długo milczał Maciuś, a wszyscy w milczeniu czekali. Gdzie jest nasz królewski jeniec? Zapytał nagle. Jest tu, niedaleko. Sprowadzić go proszę. Wprowadzono okrutnego i okutanego w kajdany nieprzyjacielskiego króla. Rozkuć kajdany! Krzyknął Maciuś. W tej chwili spełniono rozkaz, który straż bliżej jeńca stanęła, żeby nie uciekł. Zwyciężony królu, powiedział Maciuś. Wiem, co to niewola. Daruję ci wolność. Jesteś pobity, więc proszę cię, żebyś resztę swojego wojska zabrał z mojego kraju. I króla odwieziono samochodem aż do okopów, a potem poszedł do swoich.